Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. Kochani, tak sobie sprawdzałem tutaj, mamy kolejne stworki. Golem zwany przez miejscowych matką, z uwagi na jego skłonność do tworzenia żywiołów ognia w trakcie ataku. Oraz ognisty szlam pochodzący z lochu pustynnego zapewnia efekt podpalenia broni właściciela. Tego jeszcze chyba nie możemy, to ja jakoś jeszcze nie wykluło chyba. Chyba nie. Ale z pewnością sobie weźmiemy ten efekt. Jestem ciekaw, jak to będzie ogólnie działać. I tak. Mamy 10 sztuk. To możemy sobie bez problemu w sumie wystawić już. To też możemy wystawić. Akumulator też możemy wystawić. To sobie też wystakujemy. Dobra. To i to. Trochę kasy z tego też będzie, jakby nie patrzeć. Pyk. I ostatnie. Morgenstern mnie bardzo interesuje. Nie wiem, co on daje w sumie. Nie wiem, co on daje. Dobra, te poty, znaczy poty, te kryształki możemy sobie też zostawić. 5-4. Materiały z plotu. Co to daje i jak to, kurde, oddać komuś? Czy my tu mamy jakiś kalendarz? Oprócz tego mamy kalendarz. Dzisiaj będzie do oddania, teoretycznie. I szpula Wolframu. Dobra, możemy teraz otworzyć się. I na nockę pójdziemy oczywiście do lochu nowego. Nowy loch. Kurde, przecież ona to jest ta nasza babiczka. A ja ostatnio wyzywałem na odcinku, że chce nas okraść. Kurde. Ale jestem lama. Totalna lama. Totalna lama. Gardło mi pęka. Szwach mi pęka gardło. Co się stało? Co ci się stało? Co to jest za ptaszek? Co on robił? Co to było? Zadanie ukończone. Notatki z plotu materiału. Świetnie. 40 tysięcy padło. Nie. Niestety już nie. Weź udział. Nie rozumiem, co to było. Kupuj tam, materiału jest sporo. Co mam teraz podchodzić? 12 tysięcy, zobaczymy ile nam da. Weź udział. 12 tysięcy. 18 tysięcy, 6 tysięcy więcej. Za wzięcie udziału, ale nie wiem w czym. Odżywcza woda, nie. Za słabe. Chodź. Ja wezmę udział. Nie wiem po co, nie wiem co i nie wiem jak. Nie wiem na jakiej zasadzie też działają te wyprzedaże. Bo w sumie po co mamy sprzedawać coś za pół darmo? Jest bez sensu. Trochę to daje, jakby nie patrzeć. Kolejne wielkie ilości kasy. Naprawdę, akurat na kasę teraz narzekać nie możemy. W sumie zostały nam, mówię, tylko skrzynki do ulepszenia i chyba nawet to... O nie. Czemu ja już nie mogę go zabić? Chcę cię zabić. Typie, spróbuj mnie okraść i nakopię do dupy. Nie daruję ci tego. Ona chyba za nim chodzi. Może i nie? O. Weź udział. Dobra, to jest głupie. To jest mega głupie.
No to już wszystko. Dobra. Wypad. Nikt nas o dziwo nie okradł. I zarobiliśmy 235 tysięcy, ładnie. Chciałbym się ulepszyć na maksa z tymi skrzynkami w sumie już. Sklep. 4 tysiące, możemy to kupić, to i to. Rinioka Major. Jesteśmy ulepszeni na maksa. Czy ty masz do mnie jakiś problem? Właśnie, bo my teoretycznie możemy jeszcze od niego kupować różne rzeczy. Tylko jego chyba teraz nie ma. Ale dobra, obiecałem dungeon, to pójdziemy do dungeonu. Niech będzie. Ile ulepszenia ekwipunku na ostatni poziom? Jakiś kluczyk i pewnie też pula Wolframu. Wyznając życie. Dobra, chodźmy obczajmy, jak wygląda ten nowy dungeon. No sam jestem w sumie ciekaw. Sam jestem ciekaw. No zbliżamy się w sumie do końca tej gry, powiem wam szczerze. Powoli, bo powoli, ale się zbliżamy do końca. Loch technologiczny. Czemu ja mam nie to, co trzeba? Jakieś głupotki tu są. Duże pistolety. Co to jest? Złote pasma i rtęć. Bateryjki. Akumulator trójogniowy. Ogniwowy. Nie ogniowy, nie ma ogniowego. No oczywiście, pora się prądem. Nic nowego. Nic nowego. Nic nowego. Też są jakieś właśnie elektryczne kałuże, które pewnie też nam obrażenia zadają. I ten loch jest trudniejszy. Ja powiem wam szczerze, że w sumie nie doceniałem chyba tych lochów zbytnio. Nowe przedmiotki. Dobra, kabelki, to jest przyszłość. Kolejne notatki. Strażnicy. Nie mylić ze strażą. Za nic. Istoty straży są małe. Strażnicy gigantyczni. Gigantyczne stwory z głębi lochów, strzegące gigantycznych skrzyń. Nie udało mi się jeszcze żadnego pokonać. Właściwie to nikomu się nie udało. Chyba nikt jeszcze nawet nie zobaczył strażnika pustynnego i technostrażnika. Ten zaszczyt spotka mnie. Kolejny sukces szalonego Pita. Ciekawi mnie, jakich skarbów pilnują. Ten dziwaczny pomarańczowy stwór wydaje się być zainteresowany tylko strażnikami. A. Co ci strażnicy mogą robić? Znaczy, to pomarańczowe stwory, przepraszam. Ciekawe. Idziemy dalej. Oczywiście musiałem się dać jeszcze poradzić. Dobra. Oczywiście też musiałem dać się walnąć. No ale sporo co nam oddaje, naprawdę. Ła. Czy to jeszcze wybucha, czy mi się wydawało? To chyba jeszcze wybucha, cholerstwo. To jeszcze wybucha. A, szpula Wolframu, jest. Ta, dobrze mówiłem, trójogniwowy. Koła Wolframowa. Ale to DPS-y zadaje. Aż chyba za duże. Czy to slime elektryczny? Kurde.
Wszystko elektryczne. Chodzimy i żarówki chyba bijemy, świetnie. Dobra, i mamy chyba bossa. Zobaczymy, czego w ogóle pokonamy. Zwiadowcy zgłaszają niezrozumiałe problemy związane z położeniem. Lokacje nie zgadzają się z wyznaczonymi szlakami. Zupełnie jakby teleportowały się z miejsca na miejsce. Tylko to? Tylko to. O! Dobra, już widzę, że to jest irytujące i to bardzo. Nie lubię tych chodzących gnoi, naprawdę. To jest okropne. Oscylator, jaka nazwa. Dobra, siadło. No dziwo, tutaj tak dosyć mało przedmiotów było. No ile, nawet jednego ekwipunku sobie nie zwaliliśmy. To jest miedź pewnie. Tak, szpula miedzi. Zobaczymy, czy coś tym razem będzie. Nie. Szkoda. Szkoda, bo liczyłem na coś więcej. Liczyłem na coś więcej. Czyli to lato, dopóki nie rozwalimy ostatniego moba. A ile kosztuje powrót? 60 tysięcy. Dużo. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Ale przynajmniej zresetujemy sobie wszystkie staty. Tak, i mamy teraz 3 tarczki. I może byśmy nawet jej oddali to wszystko. Nie, nie oddamy jej tego wszystkiego. Bo ona zaraz to przepierdzieli. Dobra, rtęć. Rtęć, rtęć. Nie wiem, jak jest rtęć po angielsku. Szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak jest rtęć. Serio, nie wiem. Nie wiem, jak jest rtęć. Kula wolframu jest nam potrzebna. Szpula miedzi. To jest chyba to 8200. Kurde, będziemy teraz się zastanawiać. Dobra. Spawarka, welder. 12815. To będzie już mój ostatni odcinek na dzisiaj ewidentnie. Dobra. Szpula wolframu zostaje. Uszkodzony akumulator już mamy. Odłamki kryształu też mamy już. Jak ogarniemy ceny, to potem jej będziemy już dawać. Skała wolframu. To kosztuje. Możemy dać tak. 9985. Skala wolframowa też tu jest. Dobra. Folia plastikowa. Folia plastikowa. Aha, znajdź człowieku. 2420. To wcale nie jest drogie. 2420. Kable też już mamy chyba, tak, po 2800. Rtęć. Nadal nie wiem, jaki jest rtęć. Złote pasma są po 2310.
Dobra. I tutaj mamy jeszcze tak, butla z argonem. 13255. 13255. Nie no, dobra, ceny teraz są fajne, ale co z tego? Naprawdę da się bardzo szybko zarobić teraz. Ej, czy ja tu nie miałem reszty przedmiotów? No właśnie. Lepiej, żeby kupili wszystko. To też zabieramy. Tu spawarka też gdzieś była. Tylko ona się stakuje pewnie tylko po 5, tak, niestety. Ale i tak 64 tysiące teraz tu. Te baterie. Baterie. Power supply? Nie. Triple cell battery. Po 11 tysięcy. Po 11 tysięcy. To sobie ogarnijmy w ten sposób. 11 tysięcy. No nie, no naprawdę, to jest spoko. Przewodnik. Przewodnik. Conduction metal? To by było? Kurde, nie wiem. Może i ta. Albo i nie. Dobra, w razie czego będziemy to zbierać. Mamy za 4. 4950. Taki odcinek będzie dosyć, wiecie, no... przegadany. Kurwa, jaki serdeci. Ja już sprawdzę, bo normalnie się nie mogę... Nie mogę się powstrzymać. Tłumacz, jaki serdeci. Jaki jest serdeci, panie tłumaczu. Jest tłumacz, zacznijmy od tego. Tłumacz. Tu jest tłumacz. Rtęć. Czemu po norwesku? Halo? Mercury. Kurczę, nie wiedziałem. 1705. Dobra, i to potrzebujemy, bo za chwilę będziemy mieć chyba... Tak? 17 dnia. 5 sztuk potrzebujemy za 90 tysięcy, no to by było spoko. Dobra, możemy teraz otworzyć sklep. No, otwieraj. No i pierwsi klienci. To może być dosyć szybka sprzedaż. Przynajmniej na taką liczę. No niestety tylko... Copper wire. Czy ty jesteś złodziejem? Tak wyglądasz. Tak wyglądasz. Padalcu jeden. Tak wyglądasz. Już. Ja nie zauważyłem, czy on tam miał nad łbem, że jest złodziejem, czy nie. Ale pewnie jest. Wydaje mi się, że ona za nim chodzi. Nie, poszedł sobie, czyli nie był złodziejem. 4950 jednak to nie było to. 4950. No to nie wiem. Conduction metal? Przewodnik? 660? Dobra. Damy 660. 660. Już ci sprzedaję. Już. I znów prawie 400 tysięcy już mamy. Naprawdę szybko idzie. Mega szybko idzie.
Niby mamy teraz rozwinięte miasto, ale widać, że złodziei jest coraz więcej. Mała cena jak na podpowiedź, no. Mała cena jak na podpowiedź. O, ktoś się z parku zainteresuje? Nie, Argonem. Ktoś się Argonem zainteresował. Wybuchła za 54 tysiące. A sprzedaliśmy za 74, pięknie. No jest mistrzostwo. Ty czego chcesz? Notatki drzewa ostrzy nie chcemy. Czyli 660 to było to. Tak jak myślałem. Dobra, mamy wszystko już sprzedane. 53 z 38, ładnie. A nie, jeszcze tam te złote stripsy. I już mamy wszystko. Dobra. Żegnam Państwa. Ile zarobiliśmy? 409 tysięcy. No pięknie. Po prostu pięknie. Naprawdę. Miasto już mamy całe inwestycje. Kupca tutaj, kupca tfu. Bankiera tutaj nie ma niestety. Sklep też mamy na 100%. Mamy wszystko już na 100%. Jedynie co nam zostało to ulepszenie ekwipunku. I dodatkowo jeszcze bossy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. My widzimy się już w następnych odcinkach z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej.